to tu, z dala od kraju, Fryderyk Chopin tworzył utwory będące wyrazem jego tęsknoty za ojczyzną. Jak zwykle zamyślony, rozczochrany, błądzący niewidzącym wzrokiem po ścianach swojego luksusowego, ale jednak więzienia. Od jakiegoś czasu prześladował go kaszel. Bach nie żyje, Beethoven nie żyje. A i ja jakoś się gorzej czuję, rozmawiał sam ze sobą. Z tych niewesołych myśli obudziło go pukanie. Kto tam? Hipopotam! Obaj z Cyprianem Norwidem znali ten żart od małego, ale nieodmiennie ich śmieszył. A przecież tak mało mieli okazji do beztroskiego śmiechu. Jakie wieści z ojczyzny, Kamilu? Krążą plotki o zbliżającym się powstaniu. Być może już niedługo nad naszą umęczoną ojczyzną zaświta jutrzenka swobody. Oby rychło! Nie znam tego słowa. To są dwa słowa. Rychło, czyli szybko, niebawem, a oby to... A, oby to wiem, oby to wiem. Tak, nie przeszkadzam ci w czymś? Pracujesz nad czymś? Wiesz co? Właśnie skończyłem nowy utwór. O! Chcesz posłuchać? Coś o wierzbach i mazowieckich chatach krytych strzechą? Mniej więcej. A zatem zagraj! Popłaczmy razem. Co to było, Fryderyku? Roboczo nazwałem to Mazurek Odur. Odur? Mazurek? A gdzie tutaj wyraz tęsknoty za ojczyzną? Gdzie umiłowanie ziemi? Gdzie brzęk kajdan? Gdzie trzask zamykanych więziennych wrót? Nie wiem, chciałem napisać coś wesołego, niesmutnego. Coś, żeby można było sobie po prostu tupać nogą. Posłuchaj. Przestań! Przestań! W tej chwili przestań! 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 Czyś ty oszalał? Postradałeś zmysły, Fryderyku? Przestań! Czy za coś takiego dostałeś złotą płytę? Chcesz, żeby na konkursie szopanowskim grano coś takiego? Chcesz, żeby Rafał Blechacz robił z siebie wariata? Nie interesuje mnie to! A czy myślisz, że mi, Cyprianowi, Kamilowi, Norwidowi chce się pisać te poważne kawałki? Prometydion! Bema pamięci, że żałodny rapsod! Czemu cieniu odjeżdżasz ręce, złamawszy na pancerz? To nie pisz tego! Ale muszę! Myślisz, że ja nie mam ochoty napisać czegoś wesołego? Jakiejś fraszki o dziewkach, o winie, o wesołym miasteczku? To pisz! Ale ojczyzna w lochu, Fryderyk! A co cię to obchodzi? Trzeba pisać smutne rzeczy, no mus to mus! Nie trzeba, wcale nie trzeba! Cześć, chłopaki! O, Słowacki, cześć, nareszcie jesteś. Na przedmieściach Paryża emigranci palą powozy. Idziecie popatrzeć? O, chętnie. Zaraz, poczekaj. Juliusz, Fryderyk oszalał. No zagraj mu, pokaż, co zrobiłeś. Pokaż. Posłuchaj. Juliusz, Fryderyk, Juliusz, Fryderyk, przestań, stop. Fajne, co? Fajne, no nareszcie, I bardzo dobrze, i tak właśnie. Juliusz, ojczyzna w lochu, a ty co? Pochwamuj się Boga, Fryderyk! Wyhamuj rzecz nieco! Ty też, no przestań! Co tu się dzieje? Chopin szaleje! Pięknie dziś wyglądasz, żon. Fryderyk, byłam dziś na zakupach, kupiłam sobie nową suknię. Tak? I parę gadżetów na wieczór. A jakich? Takie zabawki z nocnej szafki. A czego oni chcą? Nie wiem, wiesz, żeby pisać o wierzbach, o smutku. A ja chcę coś pisać wesołego, coś, co będzie po prostu wesołe, Fryderyk, w ogóle nie zwracaj na nich uwagi, po prostu napieprzaj w klawisz, aż dym będzie leciał. Fryderyk, a nie myślałeś na przykład czasem, żeby grać nogą albo językiem,
albo nawet... Nie, no ludzie, boże, dajcie spokój, ludzie! Co? Co oni gadają? Dawaj to wszystko, dawaj! Oddaj mi to! Oddaj mi to! Daj to! Masz grać w utwory będące wyrazem tęsknoty i koniec! Kamil! Kamil! Nie! Tylko nie to! Proszę cię! Cypek! Nie jestem cypek! Cześć, ty zrobił! Cypek, jestem Kamil! Cypian, no to sobie zagraj! To sobie zagraj! Swania, proszę! Tego, ale nie! Super! Super, to jest dopiero współczesna muza! Słuchajcie, nazwijmy ją Paryska Jesień! Juliusz, ojczyzna! Ojczyzna. Warszawska Jesień. Dobra. A teraz już możemy iść na przedmieścia, bo nam wszystkie powozy spalą i nie będzie czym wrócić na ojczyzny łono. Jakie łono? Juliusz, ty erotomanie! Już do domu! Tego dnia do Marii Skłodowskiej-Curie przyszli dwaj tajemniczy goście. Hrabia i malarz August Wróć Poniemirski oraz pułkownik Edmund Gonitwa Wirski. Co mogło ich sprowadzić o tej porze? Wspaniały sernik, Mario. Prawda? Pyszny. Sama piekłaś? Skąd? Kupny, sama chemia, ale pyszny. A właśnie słyszałem, że znowu coś odkryłaś, to prawda? Pierwiastek. Z ilu? Pierwiastek chemiczny, pułkowniku. A, tak. No i właśnie zastanawiam się, jak go nazwać. Myślałam, może polon. Polon. No cudowna nazwa i kojarzy się z Polską. A, chodziło mi raczej o skojarzenie z moim ostatnim kochankiem Poloniuszem. A to już nie jesteś z Radosławem? Ja. Muszę szybko coś wymyślić, bo ta Menda się niecierpliwi. Menda? Masz na myśli swojego męża? A, Menda Mendelejew. Jutro drukuję tablicę, muszę się spieszyć. A właśnie, a propos twojego męża, gdzie jest Piotr Skłodowski-Curie? Piotr? Przepraszam, coś mu wypadło w laboratorium. Tak? A co? Włosy. O co w ogóle wam chodzi, co? A właśnie, posłuchaj. Nasz rząd na uchodźstwie, którego jesteśmy przedstawicielami, ma dla ciebie tajną misję. To, co tutaj powiem, nie może wyjść poza naszą czwórkę. Pułkowniku, wybacz, że przerywam, ale jest nas tu troje. Tak, ale niestety wcześniej wygadałem się windziarzowi. Powiem prosto. Chodzi o bombę atomową. No co prawda, moglibyśmy bagnetami odbić, co nam obca przemoc wzięła, ale to byłoby tyle zamieszania. O wiele prościej jest niepostrzeżenie przekraść się do Polski, niepostrzeżenie zrzucić bombę atomową i sprawa załatwiona. A z czego za przeproszeniem chcecie ją zrzucić? Z balonu. O. Ewentualnie z powozu. O. W tej chwili, Mario, to nasza jedyna szansa na odzyskanie niepodległości. Nie. No, chyba że potrafiłabyś wyprodukować napalm. Czy bomba atomowa, no to trzeba by rozszczepić atom. Tak, najlepiej na trzy części. Żeby każdy z zaborców oberwał porówno. Pułkowniku, czy chcecie wykorzystać mój geniusz do zabijania ludzi? Nie tylko. Zwierzęta też zginą. To nie uchodzi. Na uchodźstwie wszystko uchodzi, moja droga. Mario, czy chcesz przez całe życie mieszkać w tym ohydnym Paryżu? No jakie tu jest niezdrowe powietrze, a poza tym nawet nie ma z kim porządnie po polsku porozmawiać. A nie chciałabyś wrócić do tych
pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała. Nie no, to było pięknie, to było bardzo pięknie. Ale krajobraz poatomowy wygląda zupełnie inaczej. A przepraszam, a czy nie dałoby się wyprodukować więcej tych bomb? A po co? Dlatego, że umiejętnie szafując bronią masowego rażenia, można najpierw wyzwolić Polskę, potem cały nasz region, potem dorwać się do roponośnych złóż Bliskiego Wschodu, żeby potem w końcu ogarnąć i opanować cały świat! Cholera! Co to? Dzwonek? Ktoś idzie? A gdzież tam? To prototyp kuchenki mikrofalowej. Właśnie napromieniowały się flaki, zjemy? To bardzo chętnie. Obu gościom zaświeciły się oczy. A jak zjedli flaki, cali zaczęli się świecić, co oczywiście wyeliminowało ich z konspiracji, bo za bardzo rzucali się w oczy. Koniec. No, to ty, Zechrowicz, co tam? Melduję, że Sowieci są pod Wyszkowem. No i co z tego? No jak to co z tego? No niech pan zobaczy, gdzie jest Wyszków. A, no Wyszków! Pomyliło mi się z Charkowem. Do diabła to tuż obok. No tyle od Warszawy. Wołaj mi tu Marka Jurka. Kogo? Walerego Sławka. A. A po co pan Walery Sławek, skoro jestem ja? Winiawa Długoszowski, witam. Poznajcie się. Oto Loda Halama. Halama. A to jest pan Józek. Ten od kurczaków? Naczelniku, otóż pozwól mi powiedzieć dowcip, który słyszałem wczoraj w Adrii. Otóż przychodzi Mosze do Arona. Wieniawa! Wieniawa! Za dwa dni Sowieci będą w Warszawie. Ale dajże mi skończyć. Przychodzi Mosze do Arona i mówi. Tak jest bardzo śmieszne. I mówi tak. Daj mi Mosze. Wieniawa! Wieniawa! Za dwa dni Sowieci będą w Adrii. W Adrii? A to swołocz! Już ja im pokażę, dajcie mi się napić. Piwo czy wino? I wódka. To jest. Planuję atak tędy i tędy, a konice puścimy tędy. Aha, a dlaczego nie tędy? Dobre pytanie. O, przepraszam. Panie Wieniawa, jeśli w tej chwili nie spłacisz pan długu za frank, Rosenbaum w tej chwili idzie z wekslami do sądu. Nie teraz, Rosenbaum, kochany, nie teraz, zarobiony jestem, nie mogę. Panie Wieniawa, teraz albo Rosenbaum idzie z wekslem do prokuratura. Panie naczelniku, ma pan pożyczyć dwie dychy? Co? Dwie dychy ma pan pożyczyć? Wieniawa, no przecież cholera jasna. Dobrze, masz tu Rosenbaum pieniądze, idź i dług spłacony. A właśnie, pozdrów córeczkę. Ach, córuchna, palce lizać. Panie naczelniku, kochany, mam tu taką fajną płytkę. Zna pan to? Loda, naucz pana tańczyć! Tak jest! Wieniawa! Wieniawa, wyłącz to do jasnej cholery! Przestań, jak się... Wyłącz to, no cholera jasna! Przepraszam, pani Lodo, niech pani przejdzie do pokoju obok, dobrze? Tam do zielonego pokoju, no przecież... Do zielonego? Zielonego. Wieniawa, niech pan zrozumie w końcu, tak. Wieniawa, że za dwa dni będą tu Sowieci! Tak. No! Zacznijmy od początku. Ten. Kto u nich dowodzi? Stalin i Tuchaczewski. To ci na zdjęciu? Tak. Co się tak gapisz? Pan jest strasznie podobny do Stalina. Co ty głupoty opowiadasz? Zna pan rosyjski? Znam, a co? Jakby tak pana podczesać, to identyko. Widziałam! Jakby pan się nocą przekradł na stronę Rosjan... Widziała! I tam nawydawał masę głupich rozkazów,
Na przykład weźcie wszyscy łopaty, wykopcie dół, wejdźcie do środka i się zakopcie. To wojnę byśmy mieli wygraną! A bzdura! To doskonały pomysł. A dlaczego ty nie pójdziesz przebrany za Stalina? Bo ja nie jestem podobny. Ja też nie jestem. A pan naczelnik bardzo jest. To jedyna szansa, żeby uratować kraj przed Sowietami. Rosenbaum! Tak, słucham, panie Wieniawa. Rosenbaum, kochany, chodź pan tutaj. Czy uszyłby pan naczelnikowi taki tutaj mundur, jak on na zdjęciu? Taki tu? Tak. Oczywiście! Nie ma problemu. Rosenbaum bierze zlecenie. Rosenbaum bierze miarę. Rosenbaum szyje. U Rosenbauma nie ma kłopotu. Ale płatne z góry. Ach, cholera jasna. No masz Rosenbaum i szyi. No ale to głównie, ale to... Tylko żeby się wszystko zgadzało. Coś, tak jak no, tutaj. Bzdura! Tak, no to tutaj, co za bzdura? Tutaj. Loda! No. Chodź tu na chwileczkę. Co? Dało sobie tam. Jednak. Bardzo cię proszę. Jesteś szalony. Chodź, no. Dobra. Jest to naprawdę. Panie naczelniku, pan... Proszę bardzo, pan... Nie, no przestań to... Nie, proszę bardzo, pan zachodzi. Brawo! Pan zachodzi, pan zachodzi. Proszę, 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 proszę. Proszę. O, mam coś. Nie no. Rosenbaum, świetnie. Wspaniale. Idealna robota, prawda, kotku? Wspaniale, piesku. No, głupio się w tym czuję. Nie no, cud nad Wisłą. Tylko, że ten ma taką bardziej dziobatą gębę po ospie. Chyba nie chce się nie wszczepić bakterii ospy. Piesku, a może by panu naczelnikowi tak przetrzeć twarz drucianą szczotką? Nie no! Tak, doskonały pomysł! Oczywiście, że... Zychrowicz! Tak! No. Zychrowicz, chodź to tutaj! Tak jest! O matko Stalin! Ty wszo! O Boże! Ja to! Przez to ja pił susu! Nie, matko, panie naczelniku, przepraszam, no pomyliłam się, panie naczelniku! Zychrowicz, posłuchaj! Przeprowadź po cichu pana naczelnika na stronę Rosjan. Tak jest! Pamięta pan, że wy wzięli łopaty, wykopali wielki dół? No, ale... Tam, przez okopy! Nie, czy to na pewno dobry pomysł? Na pewno dobry pomysł! Wzięli łopaty, zakopali się... A wy co tu będziecie robić? A my tutaj, ze sztabu, będziemy koordynować całą akcję. Albo nie. Przenosimy sztab do Adrii! O,